Wzorem roku ubiegłego ponownie zorganizowaliśmy w Sanoku targi branżowe dla naszych klientów i odbiorców hurtowych. W ubiegłym roku podsumowanie targów okazało się dużym sukcesem. Klienci bardzo chętnie skorzystali, mieli przygotowane doskonałe oferty. W tym roku zrobiliśmy tak samo, przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę szkolną. Na dzisiejszych targach mamy trzy nowe firmy, które podjęły współpracę z nami od niedawna. W tym roku na tegorocznych targach po raz pierwszy pełną ofertę swoją prezentują. Firmy pokazały w tym roku bardzo dobry produkt w postaci wygodnego i bezpiecznego plecaczka dla dzieci. Wiemy o tym, że dzisiaj przepisy mówią o tym, że plecaczek nie powinien być dla dziecka za ciężki. Mamy duży wybór dobrych plecaków, które ważą mniej niż kilogram, są twarde, mają bardzo wygodne plecy, dobrą szelkę i nie powodują skrzywień kręgosłupa u dzieci. Firma Patio, która się u nas wystawia, przygotowała bardzo dobrą markę Colorino, bardzo dobre produkty, które w edukacji szkolnej i przedszkolnej można w doskonały sposób wykorzystać. Ponadto oczywiście standardowe produkty typu zeszyty, bruliony, tekstylia, plecaki, jak już wcześniej wspomniałam, fartuszki ochronne, worki na obuwie i mnóstwo różnych produktów, tak naprawdę pełne wyposażenie dziecka do przedszkola, zerówki czy do szkoły. Ja uważam, że wtedy, kiedy dziecko idzie do szkoły i nieważne, czy to jest po raz pierwszy, czy jest to jakiś przełom pomiędzy na przykład szkołą podstawową a gimnazjum, zawsze towarzyszy temu jakiś stres. Dlaczego produkty są kolorowe i dlaczego mają postacie z bajek czy z ulubionych filmów? Bo jeżeli nawet dziecku sprezentujemy coś bardzo drobnego, ale jeżeli ono będzie takie dla dzieciaka miłe, kolorowe, to nawet sama forma takiego zaimponowania innemu dziecku spowoduje, że ono ten stres złagodzi, że ono chętniej do tej szkoły pójdzie, bo będzie miało coś w zanadrzu, co będzie takim jego jakby małym przyjacielem. I czasami faktycznie jest to wizerunek na tornistrze czy na zeszycie szkolnym. Naszymi produktami są to plasteliny, modeliny, farby plakatowe, masy papierowe, gliny rzeźbiarskie. Posiadamy też w ofercie takie artykuły jak tektury faliste, brystole w różnych gramaturach, w różnych formatach. Czy tego typu produkty cieszą się popularnością? Tak, jest to bardzo znany produkt. Nasza firma istnieje od 1982 roku. Jesteśmy firmą polską, zlokalizowany zakład mamy w Koziegłowach koło Częstochowy. W zasadzie tylko wyobraźnia ogranicza to, co można stworzyć. Takim najnowszym naszym produktem są to filce. Filc początkowo był dedykowany jako produkt taki kreatywny do branży szkolnej, ale stworzyliśmy na przykład taki produkt jak wstążka filcowa. Jesteśmy jednym z nielicznych producentów wstążki filcowej w Polsce i dedykujemy ten produkt do branży florystycznej. Są to artykuły papiernicze, szkolne, produkty kreatywne, w tej chwili coraz bardziej popularne, modne. Młodzież, dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, ale także dorośli coraz częściej chcą się w takie rzeczy bawić, szukają takich produktów. Wcześniej były te produkty importowane głównie z Europy Zachodniej. W tej chwili firma Cormoran, firma z Wrocławia, takie produkty wykonuje na miejscu tutaj, od A do Z, więc możemy zaproponować w dobrych cenach polski produkt, właśnie kolorowy, ładny. Z każdym rokiem coraz więcej, no to powoduje, że po prostu nasza oferta jest coraz szersza, grono klientów się poszerza, a w zeszłym roku prowadziliśmy taką innowację i nowość, czyli puzzle 4000. Jesteśmy jedyną polską firmą, która taką elementację produkuje. Puzzle to jest taka rodzinna rozrywka, to integruje rodziny, można się pobawić z dziećmi, jest to też pewna forma odciągnięcia od dzieci, od komputera, od telewizji. No a poza tym puzzle one uczą pewnej systematyczności, wytrwałości, cierpliwości, no jak również spostrzegawczości, no żeby ułożyć całe dzieło. Takim dodatkiem do całych targów jest goszcząca u nas dzisiaj firma Zetto z Rzeszowa. Firma Zetto zajmuje się sprzedażą oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, ale dodatkowo pozyskiwaniem dotacji unijnych. Oczywiście zaprosiliśmy firmę po to, żeby naszym klientom dać możliwości dowiedzenia się, jak można uzyskać dotacje unijne, w jaki sposób można to realizować. I oczywiście firma Zetto dzisiaj bardzo ładnie prezentuje takie informacje naszym klientom, no bo wiadomą rzeczą jest, że im więcej na rynku pieniędzy, a skoro możemy z unijnych skorzystać, niech będą też i unijne,
tym lepsze warunki naszej pracy, bogatsi klienci i my wszyscy bogatsi. Jest bardzo dużo produktów, o których właściciele sklepów, czyli ludzie handlujący tego rodzaju produktami po prostu nie wiedzą, nie mają możliwości, czy ewentualnie są w stanie wszystkiego, o wszystkim się dowiedzieć. Dlatego przyjazd tutaj z różnych części kraju i przedstawianie tych produktów jest dobrym pomysłem, bo służy tu generalnie reklamie, prezentacji, co owocuje potem odpowiednią sprzedażą i dostępnością dla zwykłego klienta, który szuka tego typu rzeczy. Targi dla nas jako wystawców są dobrym momentem do spotkania się po prostu z klientami, do przedstawienia im całej oferty. W hurtowniach tego towaru jest bardzo dużo, a tutaj możemy klientowi wskazać po prostu produkty, które są warte uwagi i nie zawsze klient o tym do końca wie. Tego typu imprezy są promocją firmy, promocją artykułów, rozszerzeniem oferty sprzedaży, ponieważ w rozmowach bezpośrednich z hurtownią bazują głównie odbiorcy na podstawowych rzeczach, natomiast tego typu imprezy jak gdyby pozwalają mi na prezentację pozostałej części produkcji, która jest mniej zauważalna w momencie wstępnych rozmów. Jest to bezpośredni kontakt z klientem końcowym. Możemy od klienta uzyskać informacje na takie tematy, na przykład jakie są opinie na temat naszych produktów, jakieś sugestie, w którym kierunku może się firma rozwijać. No i co najważniejsze, promujemy swój produkt. Dzięki temu możemy walczyć z konkurencją, która sprowadza produkty z zagranicy. Naszym atutem jest to, że jest to produkt polski, jest to produkt bezpieczny, jest to produkt z wszystkimi atestami. My jak zawsze chcemy być blisko naszego klienta, więc uruchomiliśmy niedawno sklep internetowy pod adresem bajka.sanok.pl po to, żeby nasz klient widział naszą pełną ofertę. Na dzień dzisiejszy w naszej hurtowni znajduje się 6 tysięcy pozycji. Musieliśmy to skatalogować i klientowi pokazać. Dzisiaj ten kontakt z klientem jest ułatwiony. Klient może sobie wejść w takie elektroniczne kartoteki, obejrzeć sobie produkty. Mamy zrobione zdjęcia, opisy tych produktów. I nawet wtedy, kiedy klient nie ma czasu nas odwiedzić, na spokojnie może sobie zrobić zamówienie, wysłać do nas to zamówienie przez sklep internetowy. I oczywiście resztą już my się zajmiemy, więc przygotowujemy produkty dla klienta i wysyłamy albo własnym środkiem transportu, albo firmą kuriecką. Nowe czasy stawiają nowe wymagania. Dzisiaj sklep internetowy, elektroniczny katalog dla klienta jest po prostu standardem pracy. Tak już dzisiaj trzeba działać, trzeba iść z duchem czasu i trzeba ciągle coś nowego, poprawiać jakość po prostu swojej pracy.